Odwzorowania 1:1 być nie może, ale jak sami Państwo widzieliście, pojazd palił się z elementami wybuchowymi w normalnych warunkach i trudno o większy realizm takiego przedsięwzięcia. Musimy pamiętać o warunkach bezpieczeństwa. To są mimo wszystko ćwiczenia, ale samochód, jego detonacje związane były z normalnym procesem, z którym mogą się spotkać służby ratunkowe w warunkach zagrożenia.